Witajcie w świątecznym specjalnym odcinku z Bloons Tower Defense Battles 2. Ja jestem Flosar, jesteście na kanale Flosar Plus i chciałem wam życzyć na samym początku oczywiście wesołych świąt i zdrowia, bo zdrowie jest najważniejsze, widzowie. I przygotowałem dzisiaj coś takiego, wydaje mi się, że nawet fajnego, ponieważ wydałem 5 500 dolarów, żeby kupić bohatera i skina do niego. Nie wiem, co mnie podkusiło, więc jeżeli to ma być specjalny odcinek, to kupuję po prostu. Grindowałem tutaj mapki i mamy właśnie paty Fusti, nie mam pojęcia, jak to się czyta. Nie testowałem go, to jest pierwszy mój mecz właśnie z tym bohaterem, a że wiecie, pasuje mi tutaj do stylistyki takiej, powiedzmy, około świątecznej, zimowej bardziej, no to mówię, będzie tutaj idealny. I będziemy używali jednej małpki. I będę chciał zobaczyć, czy można przejść do 80 rundy za pomocą jednej małpki. I będzie to oczywiście małpka lodowa. Bo szukałem jeszcze innych takich świątecznych małpek i jedyne, co przyszło mi do głowy, to albo magik, wiecie, magiczne święta i tak dalej, albo inżynier, że na przykład buduje zabawki. Nie wiem, co jest bliżej świąt, możecie oczywiście napisać w komentarzu, tak samo jak możecie zostawić takiego świątecznego lajka, będzie to taki prezent od was dla mnie. Wydaje mi się, że też będzie coś takiego spoko. Dobra, postawmy sobie właśnie, kogo ja powinienem postawić na samym początku, jeżeli ten lodowy, on nie będzie nic bił. Dobra, to muszę niestety, bo inaczej by się to nie odbyło, muszę postawić zwykłą małpkę, po prostu. Zwykła małpka musi być. Żeby to miało ręce i nogi. Postawimy sobie lodową małpkę. Permafrost, blunts move slowly even... Okej. Attack faster and freeze for longer. Właśnie nie mam pojęcia, które drzewko zadaje obrażenia. Razor, sharp, shards, fly... O, chyba pierwsze drzewko? Dobra, zobaczymy za chwilę. Zobaczymy. Mam oczywiście wgranego molda Ultimate Cross Puffing, tak aby po prostu było troszeczkę łatwiej. Weźmiemy sobie prędkość razy 3, przyspieszmy sobie to wszystko i zobaczmy, jak to będzie szło. Wiadomo, będziemy się opierali na tym bohaterze, tylko ja też nie mam pojęcia, co on potrafi dokładnie i czy w ogóle mi się uda przejść tą mapę, bo to nie było w żaden sposób testowane, więc jeżeli to się zakończy failem, no to słuchajcie, ostrzegałem. Dobra, trzeba będzie też ulepszyć na przykład na jakiś quick shots albo coś takiego. No, bo widzę, że ta lodowa małpka na razie nie zadaje obrażeń. Can freeze and pop. O! Dobra. Już się zaczyna robić dobrze, bym powiedział. Nie spodziewałem się, że to tak szybko uda się zrobić, żeby ta małpka zadawała obrażenia. I plan jest taki, żeby cała ta mapa była pokryta właśnie w lodowych małpkach. Czy to się uda, czy się nie uda? No to musicie się przekonać i po prostu oglądać ten film. Dobra, czy ja przyspieszyłem czas? O, już jedna małpka się przedarła. Okej, attack faster and freeze for longer. Wiecie co? Wezmę sobie to kupię. Chociaż mówię, ja powinienem kupić w pierwszej kolejności tego gościa i ja nie mam pojęcia, jakie on ma tutaj umiejętności, więc to wszystko będziemy sobie tutaj odkrywali. Dobra, weźmiemy sobie prędkość razy 5, bo w sumie będzie to trwało, a ten balon po prostu cały czas tutaj jest dość wolny, tak bym powiedział. Dobra, 865. Okej, jakieś tam powoli balony się przedzierają. Jak widzicie, na razie Dart Monkey sobie radzi razem z tą lodową małpką, ale 865 potrzebuje. Dobra, już prawie, zaraz będziemy mieli, także w końcu będziemy mogli to zacząć i stawiamy go. Pierwszy skin, mój Pat Fusty. Pat is huge monkey of... Okej, czyli ma niewyobrażalną siłę. Jego unikalne, wiecie, nie wygląd, tylko jakby wzrost jest super rzeczą w walce z balonami. Tak można by było to przetłumaczyć. Takie luźne tłumaczenie bardzo. No, ale widzę, że to zaczyna w miarę fajnie działać, więc zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało i miejmy nadzieję, że... Właśnie, a co z kamobalonami? Co z kamobalonami? Co z metalowymi balonami? Czy on będzie mógł je bić? O kurde, nie wziąłem tego pod uwagę. To może trzeba będzie nagiąć zasady i na przykład wioski użyć. Możliwe, że tak będzie. Zobaczymy, jak będzie, gdy już się pojawi ta... O, roar. A, czyli boostuje pewnie inne małpki, tak? Tak, to takiego umiejętność działa. Aha, czyli po prostu zbijamy jedną warstwę więcej za pomocą jego umiejętności. Dobra, czyli dwie warstwy teraz będziemy mrozili. Weźmiemy sobie tutaj jeszcze oczywiście, bo chodzi o to, żeby cała ta trasa, taki mam przynajmniej plan, żeby cała ta trasa była w właśnie w lodowych małpkach i żeby przez cały czas te małpki były zamrażane. Dobra, możemy już ciebie sprzedać? Tak, możemy już ciebie sprzedać, ciebie już nie będziemy potrzebowali i chyba wioska będzie musiała wlecieć. O, w ogóle mam cały czas moda wgranego na losowe małpki, nawet nie zauważyłem tego. No, ale na razie sobie całkiem spoko radzi. Boję się, że za chwilę będzie problem. I ten problem będzie się nazywał właśnie kamo i metalowe balony. Nie pamiętam, na którym poziomie one są. Zaraz zobaczymy. Okej, na razie czarne balony też są niszczone bez żadnego problemu. I 1600 może bym sobie na to nazbierał. O, widzicie, przedzierają się. Przedzierają się powoli. Dobra, bi, 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 bi.
Dobra, weźmiemy sobie, użyjmy tej zdolności. Kurde, to będzie cięższe niż się spodziewałem na początku. Pomyślałem, że mówię, no jakoś tam, wiecie, early game postawię bohatera i będzie już wszystko dobrze. O, teraz. Can hit mob class blunts, all hit blunts become brittle, take extra damage while frozen and lose camo. O, dobra, czyli to może być na camo. Nie, przepraszam, ja to muszę dopiero kupić. Więc tego na razie nie mam kupionego. Dobra, najwyżej postawimy tą wioskę i powiedzmy, że to będzie jako fabryka świętego Mikołaja, czy coś takiego. Coś możecie też w komentarzach oczywiście wymyśleć, jak byście to widzieli. Dobra, refreeze na pewno sobie weźmiemy. Shoot freezing bombs at blunts over longer range. Ej, czemu ja czegoś takiego nie mam? Znaczy, czemu jeszcze czegoś takiego nie kupiłem? To on ma miotłę. Ale zarąbiste. A, i wszystkie balony po prostu są na razie niszczone. Dobra, zbieramy 2000 na kolejne ulepszenie, bo wiadomo, na początku musimy zrobić takie, wiecie, taką zaporę, żeby nic się nie przydarło. O, chociaż i tak się przydzierają balony. I tak się przydzierają z tego, co widzę. No jest mały problem. Dobra, ale 2000 już powinniśmy móc uzbierać. Dobra, weźmiemy sobie tą umiejętność, pięknie. I będę musiał postawić na pewno kolejną lodową małpkę tutaj w tym miejscu. No, tylko najpierw... O, metalowe, dobra, metalowe są niszczone. I w końcu strzela. Ojejku. To jest, powiem wam, że brakowało mi tego. Naprawdę, to była rzecz chyba, której mi tutaj brakowało w tym. Dobra, weźmiemy sobie to. I rozumiem już, że muszę na początku sobie pod to drzewko iść. I wtedy... I teraz dopiero powinno się udać, tylko wiadomo, 40 runda się zbliża, a na 40 rundzie będzie Moab. Jeżeli ten Moab przedrze się tutaj przez początek, no to już nie mam czegoś tak naprawdę szukać, więc liczę na to, że jakoś się to uda wszystko zrobić. I weźmiemy Frozen Blooms Grow Sharp Icicles That Pop Blooms That Touch Them. Dobra, napierdzielaj. Napierdzielaj, dobra, 2000 mamy. Za chwilę kaski będzie mieli 2000. Boosta sobie już zostawiam na tego Moaba, żeby tutaj to miało ręce i nogi. 2300, boom. Ty, on ma chyba jeszcze. W sumie nie wiem, co on robi, ale wiem, że bije dużo. Co ten też troszkę bije, dobra, 38 runda. Zaraz będziemy mieli greatly increased pierce and gaze, a super cold aura that slows blooms and freeze. O, to też muszę kupić, no. Jak będę miał już taką małpkę 4-4-4, to już powinno, ten początek powinien iść bez żadnego problemu. Co jest? O nie, 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 chyba będę musiał zresetować mapę w takim razie. Mhm. Bo raczej się tego nie uda, ja nie mam też kaski. Ty, ale odepchnął tego balona. Tego Moaba, przepraszam. Bo. A, czemu oni nie strzelają w niego? A, widzicie, jest problem. Oni nie strzelają w tego Moaba. Słuchajcie, okazało się, że nie da się przejść po prostu tamtej wersji tego challenge'a, więc zresetowałem całkowicie mapę i tym razem powitajcie pomocnika świętego Mikołaja, który, jak widzicie, będzie tutaj nam trochę pomagał. Okej, uda się, dobra. Udało się zniszczyć Moaba, więc zarąbiście. Czytałem sobie troszeczkę o właśnie tej lodowej małpce i okazuje się, że dopiero ona na 5 tierze zaczyna bić Moaby, więc to jest dla mnie nieporozumienie, że coś takiego jest. No ale widzicie, jest, więc trzeba po prostu sobie z tym grać, a teraz się skupiamy na tych lodowych małpkach. Przepraszam, że tak wyszło, bo naprawdę tutaj spędziłem z 15 minut testując różne taktyki, czytając na Wikipedii właśnie o różnych taktykach, no ale jest jedna opcja, po prostu musisz wbić 5 tier, żeby to miało ręce i nogi. I pomyślałem, że może spróbujemy wbić po prostu ten 5 tier, tylko że on kosztuje 30 tysięcy i wtedy bym sprzedał tego inżyniera, żeby on mi tutaj nie psuł tego, ale mówię, to jedyna małpka, którą możemy jakoś tam nagiąć, chociaż oprócz tej takiej zwykłej małpki też można by było im nagiąć, że pasuje do takiego świątecznego klimatu, no bo reszta, nie wiem, mag może, tak jak mówiłem na początku, może ta wioska, chociaż okazało się, że wioski nie potrzebuje, więc mówię, lecimy już tak jak jest, 32 tysiące są tutaj potrzebne, co jest naprawdę kolosalną liczbą i nie mam pojęcia, czy się to uda zdobyć. A no jak widzicie, ta lodowa małpka sobie pięknie tutaj radzi. No, ale 32 tysiące i wtedy dopiero Moaby będziemy mogli niszczyć, więc... może, patrzcie, 5 tysięcy już jest. Spróbujmy, pozbierajmy i zobaczmy. O kurde, jaką on ma zarąbistą umiejętność. On może złapać każdego Moaba i te lepsze balony i po prostu je zniszczyć. Uwaga, mamy, w końcu 5 tier.
Piąty tier kupiony, więc możemy sprzedać tego inżyniera, tak jak obiecałem, żeby nie było, że tutaj, wiecie, coś próbuję właśnie oszukiwać. No, musiałem po prostu. Musiałem, nie można było tego inaczej zrobić, przynajmniej z tego co rozumiem. I teraz zaczynamy stawiać po prostu jak najwięcej lodowych małpek i dawaj kolejnego. Zgnieć kolejnego małpa, za chwilę 63. runda i tego się trochę boję. Jak to będzie po prostu wyglądało? Dobra, jest 63. I na razie nic się nie przydziera. Dobra, nawet wezmę, odpalę tego boosta. Ty, co jest? Nic kompletnie się nie dzieje. Ty, jeden piąty tier i naprawdę tak mocno zmienił całą rozgrywkę? Wow, dobra, to mi się podoba. Ja mogę tak grać. Dobra, bierzemy sobie na pewno dolne drzewko, bo to też się przyda tutaj. O, lecą balony. Weźmy kolejną broń. Pięknie! Ty, ten piąty tier naprawdę zaczął tutaj sobie nieźle radzić. A tak jak mówiłem, no ja będę stawiał teraz wszędzie całą mapę w lodowych małpkach, tak żeby był po prostu fajny finalny efekt i później dopiero zajmiemy się ulepszaniem tych małpek. Taka prosta ścieżka z lodowych małpek i naprawdę zmieniła dużo, bo zobaczcie, no balony się po prostu nie przebijają, od razu są zamrażane. Weźmiemy sobie na pewno ciebie, żebyś też tutaj strzelał, 2000 tobie damy. No i powoli będziemy sobie to ulepszali. Zobaczymy, do której rundy uda się dojść, bo to też jest taki plan, że nie kończymy tego na 80. rundzie, tylko zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. Snowstorm, ability, freeze all regular blooms on screen. O, to też by było fajne. Dobra, zgniatamy ciebie, to na pewno ciebie trzeba znieść. Dobra, weźmiemy sobie to i tutaj już mamy taką w miarę fajną obronę. Dobra, no i teraz powoli, wiecie, klikamy, co tylko się tam kliknie, co będzie można po prostu kliknąć, na co będzie kaska, to będziemy to ulepszali. No i zobaczcie, te balony od razu są na samym początku niszczone. Pięknie. Nie sądziłem, że to będzie tak dobrze działało. Wiadomo, cały czas jest ta skaza w postaci tego, że trzeba było użyć tego inżyniera. I mam nadzieję, że mi to wybaczycie i jakoś nie będziecie mieli o to problemu, bo okazuje się, że no ciężko po prostu byłoby to zrobić w inny sposób. Dobra, co? To ja tutaj będę sobie wszystko ulepszał i zobaczymy się na, nie wiem, na jakiejś kolejnej rundzie. Oj, 81. runda, zobaczcie, ile mobów jest na ekranie. Nie mam pojęcia, czy uda się to przejść, ale raczej nie powinno być tutaj żadnych problemów. I no nie wierzę, że to jest koniec. Cały czas oczywiście ulepszam te małki i powiem wam, że zauważyłem jeden mały problem, że FPS-y spadają. Dość mocno co chwilę mam takiego laga i wydaje mi się, że to przez to, że jest dużo efektów po prostu od tych lodowych małpek. W sumie nie wiem, dlaczego tak się dzieje. No ale jak widzicie, 82. runda i sobie na razie w miarę radzimy. Wiadomo, co tylko mogę, to tutaj klikam, żeby jak najbardziej spowolnić te balony, żeby jak najwięcej obrażeń one zadawały i kiedy tylko mogę, to używam umiejętności tego naszego nowego bohatera. I moaby, widzicie, odpychane są. Kurde, trzeba by było coś jeszcze tutaj postawić chyba, bo one z jakiegoś powodu cały czas się przedzierają bardzo daleko. No niby są tutaj zatrzymywane, ale no nie wiem, dziwnie to wygląda po prostu. Oj, przedarły się moby. Nie, no 82. cały czas to była. Jak to się stało? Znaczy ja wiem, jak to się stało i teraz sobie zdałem sprawę z tego, że jedyną małpką, która mogła być moaby i reszta czekała po prostu na gotowe review map, była ta małpka. Reszta, które tutaj widzicie, one czekały, aż te moaby zostaną zniszczone, więc jeżeli jakiś moab albo te lepsze po prostu balony się przedarły troszkę dalej, no to wtedy reszta małpek po prostu była bezużyteczna. I niestety, no tak to tutaj wyglądało. Ale słuchajcie, ja jestem z tego zadowolony. Udało mi się przejść nawet tą mapkę, więc co, wesołych świąt wam życzę, mam nadzieję, że taki film wam się spodobał, chciałem coś takiego przygotować specjalnego, no nie wyszło to do końca tak dobrze, jak miałem to po prostu w głowie, bo wiecie, ja tutaj miałem w planach całą mapkę właśnie postawić, cała mapa miała być w lodowych małpkach i wszystkie miały być ulepszone na 4-4-4, jedna na 5-5-5 i w tej po prostu byśmy, nie wiem, doszli do 200. rundy, ale widocznie tą taktyką się nie da, ale przynajmniej mam nowego bohatera z nowym skinem, także dzięki za oglądanie, jeszcze raz wesołych świąt wam życzę i do zobaczenia, cześć!